jak grać solówki za pomocą techniki slide, jak sobie tą technikę wkuć w głowę, że tak powiem. Przykłady tej improwizacji, solówkowania na pomocą slajdów. Uwaga, podkładzik mam taki. Co gram, starałem się używać jak najwięcej slajdów. I to był slajd na pojedynczej strunie, na przykład taki. Na podwójnych, na przykład oktawę. Też na podwójnych, na zasadzie. Wszystko było w miarę wyraźnie widoczne. No, jeżeli tutaj poruszamy się na slajdzie, to poruszamy się po głównie jednej strunie, bo po jednej strunie po dźwiękach ze skali. Ja akurat grałem w skali D-moll i po prostu poruszałem się na strunie D, po prostu na poszczególnych progach skali, na strunie G na poszczególnych też progach skali. Tylko też jak tam pokazywałem o slajdach, jak się robi slajdy, mamy kilka rodzajów tych slajdów i właśnie tutaj też je od razu wykorzystałem, bo na przykład mamy jeden slajd od razu, po uderzeniu dźwięku robimy slajd. Przepraszam, nie, uderzenie i jest chwila przerwy. Prawda? Albo uderzam i od razu robię slajd. Bardzo istotnym jeszcze elementem jest to, że zakończenie króciutkiej frazy, czyli jakiejś kolejnej melodii, którą tutaj gram, na przykład to.
vibrato. Akurat w przypadku slajdu jest fajnym takim uzupełnieniem, takim zakończeniem tej melodii, bo gdybym nie zakończył żadnym, też może być jak najbardziej, jednak jak zagram, brzmi troszeczkę ciekawiej, no nie? Zagrajmy sobie coś. Wszystko jest w miarę jasne i czytelne. Oczywiście nie używanie tylko i wyłącznie slajdu, to chyba robię na potrzeby tego filmiku, bo tak naprawdę gdybym miał grać slajdy cały czas, to byłoby trochę nudno, aczkolwiek widać, że jeżeli ty pogram pod tym podkład te slajdy, nawet nabiera to takiego fajnego charakteru. Ciekawie to brzmi i można wyciągnąć z tego parę fajnych melodii. Najważniejsza rzecz jest taka, żeby po prostu mimo wszystko były dźwięki ze skali. Ja tu przy tym jak grałem, zjechałem na próg 13, przepraszam, na 14 próg, akurat nie ma dźwięku B w tej skali, jest B flat, czyli B z bemolem, więc właściwie dlatego też mogłoby, no źle to zabrzmiało, tak, przyznaję się, więc to jest taka przestroga, żeby mimo wszystko używać dźwięków ze skali, w której się poruszamy. Także myślę, że te slajdy, ja to objaśniałem jeszcze wcześniej, więc myślę, że to już nie ma potrzeby. Poza tym to jest... surówka. W każdym razie myślę, że to wszystko jest jasne. No i właśnie tworzymy krótkie frazy do danego podkładu, tak jak tam było w innych filmikach o jakimś improwizowaniu do bluesa czy do blues rocka. To właśnie chodzi o to, że tworzymy krótkie melodie, które zawieramy w tej naszej surówce. Surówka to nie musi być jeden ciąg dźwięków, ciągnie się, slajdy i koniec. Tylko to mogą być krótkie zdania, właśnie tak jak tutaj gramy. I pauza. O, pauzę. Halo.
Aż to pierdzi. Myślę, że to wszystko jest jasne. Dobra, ja już więcej nie zawracam głowy. Krótkie frazy tworzymy tu akurat za pomocą slajdów, bo lekcja dotyczy slajdów, do podkładu. Także ćwiczcie i wy, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnych filmach.